Czy mieszkanie zakupione w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2% może być wynajmowane? To ważne pytanie dla przyszłych właścicieli. Odpowiedź jest złożona, ale pozwólcie, że Wam to wyjaśnię. Rozwiązania określone w tym programie są skierowane do osób, które planują nabyć swoje własne lokum, spełniając swoje potrzeby mieszkaniowe. To oznacza, że pierwotnie mieszkanie musi być przeznaczone na własne zamieszkanie. Jeżeli jednak zdecydujesz się wynająć to mieszkanie, w okresie kiedy dopłaty do rat bezpiecznego kredytu 2% są jeszcze obowiązujące, te dopłaty przestaną obowiązywać z ostatnim dniem miesiąca, w którym wynajmujesz mieszkanie. Kwoty, które już otrzymałeś jako dopłaty, będą musiały zostać zwrócone do Rządowego Funduszu Mieszkaniowego. Ale tu pojawia się pewien wyjątek. Jeśli jako kredytobiorca zawrzesz związek małżeński z osobą, która już posiada swoje własne mieszkanie, a Ty przeprowadzisz się do tego mieszkania, Twoje pierwotne mieszkanie zakupione z bezpiecznego kredytu 2% może być wynajęte bez utraty prawa do dopłat. To oznacza, że jeśli Twoja sytuacja życiowa się zmieni, istnieje możliwość wynajęcia swojego pierwotnego mieszkania, jeśli spełnisz powyższe warunki. Mam nadzieję, że to wyjaśnienie rozjaśniło Wam ten temat. Pozwól sobie spełnić marzenie o własnym domu i ciesz się elastycznymi rozwiązaniami, które pomagają Ci osiągnąć swoje cele życiowe.